Siemaneczko wszystkim, witam was moi drodzy kochani serdecznie z tej strony YouCan, a dzisiejszy odcinek z Eurotrack Simulatora będzie poradnikiem jak wgrać tego moda zimowego, czyli zimę oraz śnieg, zarówno do Eurotracka, tego 1.4.9 oraz dla Trackers MP, czyli dla multiplayera, także zapraszam was moi drodzy do oglądania. I tutaj, oczywiście, warto na samym początku powiedzieć bardzo ważną rzecz. Tak, dobrze słyszysz, nawet masz to tutaj napisane. Mówimy, że ta zima, ten mod na zimę działa dla wersji 1.4.9, właściwie już tej najnowszej wersji, kiedy nagrywam to 12 stycznia, czyli jest to wersja 1.4.9.2 jakieś 15S. No, już tam najnowsza z najnowszych. W każdym razie działa, bo widzieliście to, moi drodzy, na moich odcinkach. Druga rzecz to po prostu pokażę Wam, jak go wgrać i jakie opcje macie, która część tego moda za co odpowiada. Także po pierwsze, musicie wejść oczywiście na tą stronę, którą odepnę Wam po prostu w opisie. To jest strona z tym modem. Jest całkowicie bezpieczna tu. Nie musicie się tej strony obawiać, mimo że gdzieś tam jest na WordPressie postawiona, ale jest jak najbardziej bezpieczną stroną. Całego Wam po prostu linka, który tu widzicie. Wkleję to, że on jest datowany na 2017 rok, po prostu oni edy edytowali cały czas te posty ym, i tutaj najnowsza rzecz yy, została edytowana jakoś w połowie grudnia, wtedy wszedł ten mod. Ja z niego już korzystam z, no, z ponad tydzień i naprawdę super. Yy, więc yy, oczywiście yy, sobie stronę przetłumaczyłem na język polski, także strona w oryginale jest po angielsku, ale też chcę, żebyście zwrócili tutaj na to Uwaga, no jak wejdziecie, sobie przetłumaczycie, to sobie sami przeczytacie. To nie ma jakby filozofii, żebym ja wam tutaj wszystko czytał. Zobaczcie, jakie piękne zdjęcia. Tak to faktycznie, realnie wygląda. Natomiast bardzo ważna rzecz, tu są ustawienia. To może nie jest rzecz, która wpływa na to, czy ten mod będzie działał, czy nie. Natomiast jest to coś, co wpływa na jakość. I to, co widzicie na moich odcinkach, że to tak ładnie wygląda, to znaczy, że jest to tak właśnie ustawione. Czyli, musicie mieć korekcję kolorów włączoną, szczegóły roślinności wysoka, gęstość trawy wysoka, okluzja otoczenia SAO wyłączona. I tutaj macie też właśnie napisane o co to chodzi, że to jest SSAO, przyciemnia roślinność, zapewniając mniej zimowy wygląd. Jest to prawda, bo kiedy to wyłączyłem, naprawdę fajnie się zrobiło. Więc to jest wszystko. I następnie macie oczywiście opcję, tak jak zawsze, że pobieracie wszystko w jednym pliku. Za tamtego dolara, ale możecie zrobić tak jak ja zrobiłem, że pobrać to za darmo przez szare moc, czyli jeden plik tutaj będzie z tego. On ma, to jest największy plik, plik 2,5 giga. Czyli po prostu klikacie na tego linka, no i tam pobieracie, wyskoczą wam reklamy. Mówię, ja to w pełni rozumiem, w pełni akceptuję. Twórcy chcą sobie po prostu zarobić na reklamach, no bo jednak dużo pracy w tego moda włożyli. Nam dają moda za darmo, no coś kosztem czegoś. Telewizję oglądasz jeśli oglądasz, bo akurat nie oglądam, ale też reklamy lecą, bo wiadomo, każdy musi gdzieś tam zarobić za pracę, którą wykona. Więc tu na pewno tylko uważaj, żebyś przez przypadek na przykład opery nie ściągnął. Nawet sobie tu klikniemy, żeby pokazać, jak ci ta strona wygląda. To jest to samo, jak ściągaliśmy, słuchajcie, to jest to samo, jak ściągaliśmy tego tego Poland Rebuilding i tak dalej. Także tutaj oczywiście sobie robisz create download link, to tam będzie się wczytywało. Może ci jakaś reklama wyskoczyć, ja już nie będę tego robił, no bo to bez sensu. I tutaj masz opcjonalne dodatki, które też polecam ci pobrać. I to, drogi widzu, wszystko pobierz najlepiej do jednego folderu. Polecam ci wszystko pobrać do jednego folderu, to się nie zamotasz. Czyli pobierz Frosty, Wells, Adon, ja ci to wytłumaczę w dalszej części, jak to, co za co odpowiada, to przejdziemy do... Do dalszej części, bo będę Ci to pokazywał, jak to działa w praktyce. Clear Roads add to też sobie pobierz i to psychika. Czyli masz łącznie cztery pliki, które, które możesz z tej strony pobrać. I następnie, moi drodzy, ja Wam to pokażę może na przykładzie. Musisz wejść w folder dokumenty. Tak, wchodzisz w folder dokumenty. I jeżeli chcesz tego Euro w EuroTraku mieć, no to masz tu ewidentnie folder Eurotrack symulator, ja tutaj Wam pokażę, te cztery pliki to są tu, ja tutaj specjalnie je pobrałem, żeby było blisko. Widzisz, masz cztery pliki, Frosty, Psychic, Frosty, cztery pliki, wszystkie z końcówką SCS. Kopiujesz sobie te pliki, ja nigdy ich nie wycinam, zawsze wolę kopiować. Eurotrack Simulator to jest pierwszy folder i w Eurotracku masz folder MOD. I do tego, do tego folderu to wklejasz. Ja oczywiście to nie muszę robić, bo jak widzisz, jak widzisz już mam to już mam to wgrane, wszystkie cztery pliki, tu mam też powgrywane te hmm, Poland Rebuilding i tak dalej, bo to w taki sam sposób się robi. No to jest jakby to, żebyś miał w Eurotraku działającego moda. Na tym oczywiście sprawa się nie kończy, ale za chwilkę Ci pokażę, co dalej, to sobie wejdziemy do Eurotraka. Natomiast jeśli chcesz, aby to Ci działało w Trackers MP, masz obok Eurotraka taki właśnie folder ETS2MP. Widzisz, drogi widzu, ETS2MP. Wchodzisz w ten folder i tutaj tego nie ma. Więc musisz zrobić nowy folder. Mod. Tak samo, dokładnie tak samo ma się nazywać. Żadne sy na końcu. Mod. Wchodzisz w ten folder i do tego foldera, który stworzyłeś, kopiujesz te cztery pliki. Pliki muszą być cztery. Żeby ci to dobrze działało, muszą być cztery. I następnie pozostaje sprawa ustawienia tego w Eurotraku. Także przejdziemy sobie do Eurotraka i za chwilę ci, drogi widzu, pokażę dalej co i jak No i kiedy jesteś już drogi widzów e, Eurotraku musisz wejść w mody czyli menadżera modyfikacji Ja nagrywałem wam odcinek ogólnie o moich modach więc to tam akurat e, teraz nie będziemy się rozwodzić będzie jeszcze jeden odcinek w modach e, praktyce Natomiast te trzy rzeczy nas interesują Nie sugeruj się tą Jarą i tym kotem no kota ściągałem no bo Patkce bardzo zależało żeby mieć kota w kabinie bo jest miłośniczką kotów Którą to topatkom nagrywamy często odcinki. JARA to jest ten mod na tego powiedzmy lepszego huba, a my mówimy o tych czterech rzeczach, które, jak widzisz, są zimowe, no to już będziesz widzieć. I nie bez powodu, jeden u mnie w tej chwili jest wyłączony. Ale o tym za chwilkę. Więc moi drodzy, wgrywacie w pierwszej kolejności ten mod. Prosty 9,7. To. to musi być na samej górze, nad twoimi wszystkimi modami, na samej górze. I nad tego moda wrzucasz wszystkie trzy kolejne. Tylko jak widzisz, jeden będzie zawsze wyłączony, ale to zależy od tego, w jaki sposób ty chcesz grać. Zaraz ci to, drogi widzu, wytłumaczę. Ale w normalnym przypadku, no zróbmy może od, od końca. Jeżeli chcesz mieć śnieg, a odśnieżone drogi, to wrzucasz frosty 9.7, następnie wrzucasz frosty Wells 9.7 oraz prosty Clean Roads 9.7. Zatwierdzasz zmiany, ja ci zaraz pokażę, o co z tym chodzi. Tutaj nie zapisuję, bo nic, nic nie zmieniałem. Są dwie opcje. Ja to też, znaczy właściwie są trzy opcje, więc powiem ci, jak tego moda możesz sobie fajnie ustawić w tych opcjach, aby ci to fajnie grało. Także zaraz ci wszystko, drogi widzu, pokażę, bo to jest dosyć oczywiście proste i jakby, no też i przyjemne, ale wiadomo, że że możesz się z tym pogubić, więc ja ci to jakby tak podam w trzech opcjach. To, co ci pokażę, będzie opcją pierwszą. Właściwie chyba w czterech, bo masz cztery opcje. I to wszystko oczywiście, co wam pokazuję, moi drodzy, możecie zobaczyć na moich odcinkach, które wrzucam też z gameplayu. Jak jeździłem po Polsce, zachęcam do oglądania. Są odcinki, jak jeżdżę po Polsce, właśnie na tym promocji z tym tutaj. Śniegiem. Dobra, to ja tutaj nie będę nic zmieniał, po prostu Wam pokażę. Nie pamiętam, gdzie tam kurs skończyłem, chyba ostatnio w Gdańsku, ale to jest nieważne, gdzie ja będę stać. Będzie pewnie noc. No właśnie, i pierwsza rzecz, jeśli wygrywasz tego moda, to yy, tak jak normalnie yy, zaczyna Ci się robić ciemno. Ja wiem, po 21 w Eurotraku. Tak, po wgraniu tego moda, drogi widzu, musimy stąd wyjechać, kawałek jednak. Po wgraniu słuchajcie tego moda. Hmm, jeżeli jest on w wersji, że czyste drogi i ty ustawisz pogodę na, na OK, czyli bez opadu, to będzie ci się robiło tak ciemno około 19. Po 18 już będzie słońce zachodziło. I zobacz. To jest opcja pierwsza. Czyli masz śnieg, no tutaj akurat nie mamy roślinności. Nie mam ci tego jak pokazać, no ale widzisz, że śnieg jest, a to zresztą. Ja też nie chcę się, wiecie, rozgadywać, żeby ten odcinek nie wiadomo ile trwał, no to myślę, że możecie sobie sprawdzić sami, prawda, jak to wygląda. Masz po prostu, jedziesz drogą, już tam nieważne, że prędkość przekraczam, bo w tej chwili to nie ma znaczenia, ale staram się gdzieś po prostu w miarę wyjechać, żebyście y, 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 widzieli tą różnicę, którą za chwilę naniosę. Bo oczywiście się nie sugerujcie mapą, którą mam, ponieważ mam promocja i Holand Rebuilding i dlatego to tak fajnie wygląda. No ale jak widzisz, jest to ten śnieg taki... Można założyć, czyli to jest opcja pierwsza, w którym masz śnieg, drzewa są ośnieżone, ale po prostu po drogach asfaltowych przejechały piaskarki i odśnieżyły. O, tak to można by nazwać, jeśli chcesz taką wersję. I dlatego, do, o, tutaj będzie to najlepiej widać, właśnie chciałem Ci pokazać. Zobacz, tak to wtedy wygląda. Czyli jedziesz po asfalcie, to nie zawsze czasem jakiś pół, pół, pół pasa będzie zaśnieżone gdzieś tam, ale mniej więcej zobacz, tak to wygląda, prawda? Czyli zasadniczo tam, gdzie, gdzie jest droga, tak jakby przejechała piaskarka, gdzieś po bokach ten śnieg jest. Bardzo fajnie zrobione, mi się podoba. Jak nie chcesz cały czas jeździć w śniegu, to, to taka wersja jest fajna. Dobra, ja się tu zatrzymam, żeby pokazać wam wersję drugą, i dlatego do tej wersji, to od razu wam powiem, widzowie, że do tej wersji, jeżeli masz odśnieżoną drogę to polecam ci, drogi widzu, właśnie wyłączyć tą psychikę pojazdów. Zresztą, akurat co do tego dodatku psychika pojazdów, widziałem komentarze od osób, które zajmują się trackerką zawodowo. Więc no nie pozostaje mi nic innego, jak się zgodzić, ponieważ wiecie, ja nie mam prawa się wypowiadać, jak to w praktyce wygląda, bo nie mam prawa jazdy kategorii C. Więc no wierzę widzowi, który napisał komentarz, że on też poleca wyłączyć tą psychikę, bo ona nie ma się nijak do realistyczne jazdy. Natomiast w przypadku akurat odśnieżonej drogi to na 100% musisz to wyłączyć, bo to nie będzie żadnego realizmu. No chyba, że chcesz po prostu sobie założyć, że ta niby jest odśnieżona droga, ale po prostu przymarzła i jest lód. No to jeżeli wiesz, odgrywasz coś na zasadzie o roleplayu, ale to już twoja wyobraźnia cię tak naprawdę ponosi. Pierwszą opcję ci pokazałem. Pokażę ci teraz drugą opcję, która jest związana z opcjami gry. Wchodzisz w preferencje gry. I to wszystko, tak jak mówię na moich odcinkach, widzieliście. Ja to, to stosowałem, także żeby nie było. I to widzicie. I musisz drogi widzu, ustawić sobie. Chyba za daleko pojechałem. No, zdecydowanie za daleko. Chwileczkę widzowie to tutaj. Prawdopodobieństwo spradnięcia deszczu. Ja w tej chwili mam na 12, ale generalnie najlepiej jest robić albo 0, czyli jeżeli chcesz jechać w dzień, no bo u mnie akurat teraz. Jak widzisz, jest noc, ale jeżeli chciałbyś chciała jechać w dzień, mieć fajne słoneczko, co jakiś czas delikatna chmura, piękne widoki, ten śnieg odbijający się, to zrób na zero. Ale jeżeli chcesz wersję hardcore, ustaw sobie na 100%. Bo tak naprawdę nie ma to większego znaczenia, czy ustawisz 50% czy 100%. Bo niestety, ale przy 50% też ten śnieg jest w stanie ci cały czas sypać. I właśnie tu powiedziałem słowo klucz. Kawałek chyba muszę przejechać, bo jak widzisz, to to nie jest tak, że ustawisz na 100% i ci to od razu zadziała. O, widzisz, tu masz jakieś tam momenty, gdzie coś tam jest. Chciałbym wyjechać w takie miejsce. Wiecie, o, żeby drzewa było widać, więc może tu sobie prosto pojedziemy, bo akurat jesteśmy w Gdyni, czy znaczy w Gdańsku, więc też ciężko. Tu jakieś drzewa, ale nie wiem. Pojadę sobie na przykład tu, tu jeszcze nie jechałem. Może tu jakieś drzewka się pojawią? No teraz Wam nie pokażę. Śnieg nie zacznie nam sypać na doczekaniu, no chyba żeby mi się udało przespać, ale też nie mam gdzie, no ale to już sobie, drogi widzu, sprawdzisz, prawda? To, to już nie muszę Ci, myślę, że tego pokazywać w yy, takiej wersji od razu. Zresztą to nam się zapamięta i jak, jak zmienimy opcję, to yy, zaraz się to zmieni. Czyli ta wersja będzie znaczyła, że jeździsz po nocy, tutaj z tym ustawieniem z opcji, czy to po nocy, czy w dzień i sypie Ci śnieg. Tylko musisz się liczyć z tym, że jak ustawisz tą opcję to w ciągu dnia jasno i to mówię całkiem poważnie, sam zobacz, sam się przekonaj. Jasno zacznie ci się robić o 8 rano, a ciemno już po 16. Z ręką na sercu jest to jazda hardkorowa, w którym ten śnieg sypie na maksa i masz taką nawet mgłę, że ta widoczność jest kiepska. Więc zamiast deszczu w tym momencie masz śnieg. No i to myślę, że mamy, mamy tą wersję. Mamy tą wersję tutaj ustaloną, tak? A ja mam została mi jeszcze jedna rzecz, drogi widzu, którą bym chciał Ci pokazać właśnie opcję alternatywną do tego menadżera modyfikacji. Czyli znowu musisz wejść, no niestety nie da się tego zrobić inaczej. Więc to, w jakich warunkach ty chcesz grać, będzie zależało po prostu od, od tego, co chcesz osiągnąć. I teraz zobacz, drogi widzu, że włączę tą opcję prosty Psychix, Tak ale wyłączę clean road, czyli czyste drogi. Tak? Czyli zostaje nam wtedy... Dlatego mówiłem, ściągnij wszystkie cztery opcje, tylko no niestety, to psychics z clean road na, na przemian. Czyli jeżeli masz włączone clean road, czyli czyste drogi, to musisz wyłączyć psychikę albo odwrotnie. Znaczy, musieć nie musisz, bo ty tak naprawdę nie musisz tego zrobić. To jest moja propozycja, żebyś tak zrobił, ponieważ nie byłoby to... Nie byłoby to moi drodzy jakoś realne. Kompletnie słuchajcie nie byłoby to realne, jeżeli byś jechał po odśnieżonej drodze a tam byś wpadał w poślizg. No chyba, że przyjmujesz wersję, że ta droga jest mokra, że jest oś oblodzona, no to ok. Ale to tak jak jest, mówię bardziej kwestia twojej wyobraźni, twojego roleplayu, no bo to twoja wyobraźnia i twoje oczekiwania od eurotraka tutaj kreują to wszystko. Natomiast ja też mogę nagrać taki odcinek, bo dlaczegożby nie. Nagrywam we wszystkich wersjach i tak jak mówiłem, wszystko macie w playliście. Już chyba wszystkie opcje możliwe nagrałem. I była jazda w nocy, była jazda w dzień, gdzie widzieliście, że ten dzień trwa bardzo krótko. To wszystko jak chcecie zobaczyć, jak to w Polsce wygląda w praktyce. To są odcinki na moim kanale. Całkiem niedawno wrzucane, no bo to w ciągu ostatnich paru dni robię. I teraz zobaczcie. O, i teraz nam działa to, o czym chciałem. Oczywiście nas przeniosło znowu do punktu, Początkowego, ale to przyjmijmy, że to jest jakby nieistotne. Ten kawałek wam przejada. I teraz zobaczcie. Włączyłem tą opcję yy, ryzyko spadnięcia deszczu na 100% I zobaczcie, co się dzieje. Po pierwsze, sypie nam śnieg, prawda? Widzu, drogi. O, i zobaczcie. Teraz jest ta psychika włączona. Oj, oj, oj. Tu się zaczyna zabawa, bo tutaj jest ślisko. Tak jak mówię, kierowca zawodowy napisał mi komentarz. No, było już parę takich komentarzy od kierowców zawodowych. Także ja mówię, nie mam prawa, żeby tutaj się wypowiadać, że to jest nierealistyczne. Natomiast czuję, że coś jest nie tak, że to przesadzona jest ta śliskość. Ale jak chcesz się właśnie w tym pobawić trochę z tą ślizgawicą, to czemu nie? I zobacz, w tym momencie masz drogę taką, że nie dość, że masz bardzo ślisko. To jeszcze masz zaśnieżone drogi w taki oto sposób. Jedyny argument, który przemawia za tym Frosty Psychix, mimo że tak jak mówię powiedział powiedział to wice, że z IK jazdy jest oj, jak widzicie, no sami widzicie, troszkę przesadzona, to jest jeden argument, który za nim przemawia. Przynajmniej dla mnie. Wiecie jaki to argument? Między innymi taki, że jeżeli ty byś jechał bez tego prosty, Psychix, no właśnie, widzisz jak to jest? To jest trochę przesadzone, nie? A nic takiego przecież nie zrobiłem. Natomiast jeśli byś jechał bez tego prosty, Psychix, to niestety będzie ci bardzo... Jest znów ciężarówka do naprawy, spójrzcie. No trudno. Natomiast jeżdżenie bez tego frosty psychik, słuchajcie, ma ten minus, że mm, będą ci dość mocno. No jedź. Będą ci dość mocno koła buksowały, wiecie? To jest niestety minus. Zaklinowała mi się ciężarówka. Słuchajcie. Nie chcę jechać. Słuchajcie, może jeszcze raz do tyłu. No do tyłu jedzie, a do przodu nie chcę. Dobra, jedzie teraz. Coś się, coś się przyklinowało, okay. Ale no nie o to mi chodzi, tu nie będziemy o ciężarówce dyskutowali. Akurat tutaj Wam pokazuje to. Także słuchajcie, jak widzicie sypie śnieg, prawda? No tak to nie będziecie aż tak widzieli, może jednak z kabiny. Sypie śnieg i to widzicie po... to jest jeszcze słabe sypanie śniegu. Bo ta intensywność sypania śniegu też jest różna, tak? I czasami jest tak, że jest mgła. My tu mamy godzinę 20, więc jakby tego nie zobaczycie, ale gdybyśmy na przykład wyjechali na jakąś autostradę, to z pewnością byście zobaczyli, jak bardzo jest tam mgła, jak bardzo, no jak bardzo po prostu ta widoczność jest też słaba, nie? Także to jest wersja... Numer 3, a jeszcze możecie mieć czwartą wersję, w której ten śnieg po prostu padający w tych opadach deszczu sobie wyłączycie i będziecie jechali po ośnieżonych drogach, tak, wyobrażając sobie mróz. Mając ten prosty Psychic złączone, biorąc pod uwagę, postaram się ją trochę... O, jest, mamy zakręt, to... Sami widzicie, że trochę to Frosty Psychic jest... O, zobaczcie co się dzieje, nie? Troszkę jest ono przesadzone. Natomiast tak patrząc realistycznie byście osobówkom zbyt szybko w zakręt wjeżdżali, 50 w taki zakręt, to też jest ryzyko, że na bandę polecicie, nie? Zobaczcie, hamowanie, hamuje, cały czas hamuje, nie? Zobaczcie, jak to wygląda. Natomiast co mnie bardziej przekonuje jednak do, jednak do stosowania tego prosty psychik, mimo, że ono nie jest takie idealne, to to, że jeżeli byście go wyłączyli, to hamując będziecie słyszeli pisk opon, co dla mnie wiecie, na śniegu stuje kompletnie taki Psuje mi to realizm, nie? Kompletnie mi to psuje realizm. Z drugiej strony, zobaczcie, ale ja co 8, dych, więc też ciężko, żebym normalnie, no, no, spowodowanie kolizji. Także zobaczcie, no, lecę teraz 67, więc też jakby o hamujemy. Więc też wiecie, ciężko, jakby żeby. Zróbmy sobie rondo. No, to do driftów by się może nadało. Nie umiem ciężarówką driftów robić. Ale wiecie, no. Tak na logikę, tak? Jeżeli w świecie realnym byście te sześć dych, taki zakręt wjeżdżali, to też by was na barierki kurcze wyniosło. Jeżeli mocno kierownicą jakoś tam nie nie ruszasz, to, to na prostej drodze raczej się nic nie dzieje, raczej przy hamowaniu tylko. O, no dobra. No dobra. Nie dzieje się, okej. Okay. No bo jak jedziesz bez naczepy, to tak jest. No i to moja jazda się skończyła. To akurat będzie fajne zakończenie odcinka, słuchajcie. Fajne zakończenie odcinka, gdzie skończyłem jazdę. Nie, no jeżeli jedziecie oczywiście solówką, to takie rzeczy się dzieją, ale jak jedziecie z naczepą na prostej drodze, to nie, nie ma raczej tam problemu. Ja tu specjalnie troszkę, wiecie, depnąłem, żebyście widzieli, że, że, że potrafi być ślisko, tak? Jeżeli no, nie macie jakby psychy na to, żeby wam tak ślisko było i, i chcecie sobie jechać tylko w śniegu, to możecie to Frosty psychix wyłączyć. Więc reasymując, jeszcze raz wejdę w te mody, żeby wam widzowie pokazać. Czyli tak, że to czy pada śnieg czy nie, bo to, to muszę wam tu pokazać, to czy będzie padał wam w tym modzie śnieg czy nie, zależy od preferencji gry, w których sobie, drogi widzu, ustawisz prawdopodobieństwo spadnięcia deszczu. No, w tym momencie śniegu. To musisz, ja wiem, że to może być mylące, ale to musisz w deszczu ustawiać. Czyli jak masz na 100%, to będzie sypał. Jak ustawisz nawet na 50, to może być, że przez całą trasę też ci będzie sypał. Tu nie ma reguły. Jak ustawisz mniej, no to to tak różnie może być, że się trochę zachmurzy, trochę sypnie, ale w większości nie. To jest tak jak z deszczem. A jak ustawisz na 0%, to masz pewność, że w ogóle ci śnieg nie będzie padał. Co ja bym ci proponował? Po prostu albo ustawiać na 0%, kiedy chcesz jechać w ładnej, słonecznej pogodzie w dzień, zwiedzać tą Polskę na przykład na promocie yy, i podziwiać śnieg na drodze. Albo ustawić na 100%, kiedy chcesz podziwiać trudne warunki, bo już wtedy widoczności nie masz, żeby się rozglądać nawet w dzień bo jest mgła i po prostu podziwiać sypiący śnieg, jechać hardkorowo, mieć trochę mgły ustawić na 100%. Możesz to w połowie ustawić, ale tak jak mówię, licz się z tym, że to, to połowa to jest albo sypie, albo nie sypie. Czyli za opady śniegu w tym momencie odpowiada oczywiście to ustawienie, natomiast co do... Jeszcze raz to powtórzę na koniec, żebyście wiedzieli. Co do tutaj ustawień, jeśli chodzi o o, to, o tą śliskość odpowiada mod Frosty Psychics, tak? To też pamiętajcie. Tylko pamiętajcie, że Frosty Winter sam w sobie. Frosty musi być na samym dole i wszystko co wrzucacie musi być na górze. I to i tak musi być na samej górze ten Frosty, a później wrzucacie jeszcze te dodatki wyżej. Więc to jest podstawka. Frosty Wells to są brudne koła, czyli takie ośnieżone koła. Moim zdaniem warto. To jakby nic nie zmienia do, do psychiki jazdy, bardziej jest taki realizm wizualny. Zawsze mam to włączone, i to niezależnie, czy, czy jest odśnieżone, czy nie. Tak, zawsze mam to włączone jest super, bo opony są po prostu ośnieżone. Jeżeli chcecie sobie zrobić asfalt, że jest odśnieżone, polecam wyłączyć prosty Psychiks, nie musisz tego robić, drogi widzu, bo możesz nadać jeszcze clean road i mieć czyste drogi ze ślizgawicą. To nie jest, że musisz. Bo wszystkie cztery mody możesz mieć włączone i to żaden się nie wyklucza, tak? Żaden się nie gryzie ze sobą. Natomiast ja mówię bardziej pod kątem takim, takiego realizmu, tak? Że jeżeli masz, że przejechała piaskarka, odśnieżyła, nie jest tak super ślisko, no to ten prosty psychik warto wyłączyć. Ale jeśli również ono cię denerwuje i, 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 i że jest za ślisko, kiedy jest śnieg, no to też możesz to prosty psychik wyłączyć, bo faktycznie mówię, to już któryś raz, że wiele komentarzy było, że no, nie do końca jest to realistyczne, troszkę, troszkę przesadzone. Także, Twoja decyzja, drogi widzu, i od tego to będzie zależeć. Jak włączysz Clean Roads, będziesz jeździć na odśnieżonych drogach, śnieg zostaje, wszystko bez zmian. A jeżeli chcesz jechać w zaśnieżonych drogach, to musisz tego Clean Roads po prostu wyłączyć. I to jest cała filozofia. Co do prosty psychik, to już jest Twoja decyzja, taka bym powiedział indywidualna. Czy chcesz mieć trudno, czy nie chcesz mieć trudno? Ja powiem szczerze, że jak jest śnieg, jeżdżę z tym prosty X. Jeżdżę, nauczyłem się. Teraz pod odcinek troszkę specjalnie przygazowałem, żeby wam pokazać, że to potrafi być niebezpieczne. Natomiast co do tych Wells, to polecam ci, drogi widzu, bo to jest mały plik. To tam miejsca nie zajmuje, ani, ani pamięci w Eurotraku za bardzo nie. A, a robi robotę, że wszystkie auta, które jadą łącznie z twoim autem, mają takie brudne, ośnieżone koła takie od soli, wiecie jak to zimno, bo jeżeli zima, to niech będzie realizm. Sprawdzałem, jak to wygląda bez tych kół. No, Wygląda to dosyć śmiesznie, powiem Wam szczerze. Jeżeli jedzie ciężarówka z czyściutkimi oponami w śniegu i nawet nie ma śniegu na oponach, to, to razi w oczy, więc ja wolę już to mieć włączone. Jest taki realizm. Więc to tyle chyba z mojej strony. Mam nadzieję, że udało mi się pomóc. Będzie mi, drogi widzu, miło, jak zostawisz komentarz pod filmem. Oczywiście tradycyjnie łapkę w górę. A jeśli jeszcze nie subskrybujesz mojego kanału, to zrobisz to teraz, bo połowa osób oglądających nie subskrybuje, a nie przegapcie kolejnych odcinków, kolejnych poradników. Czy tak jak mówiłem, to wszystko, jak jeździłem w zimę, w śniegu, możecie zobaczyć w playliście z gameplayu z ostatnich paru dni. Wspaniałego wieczoru, dnia czy nocy, kiedykolwiek to oglądasz. Trzymaj się, cześć!